W dzisiejszym odcinku zabieramy Was do Florencji, stolicy renesansu i administracyjnie stolicy Toskanii. Pokażemy Wam, co można i co warto zobaczyć we Florencji w jeden dzień. Zapraszamy! Do Florencji przyjeżdżamy autobusem z Bolonii. Jeśli chcecie tanio dojechać do Florencji, to polecamy takie połączenie. Z Bolonii dojedziemy tutaj w 30 minut szybkim pociągiem lub trochę dłużej autobusem. Najtańszą opcją jest Flixbus. My kupowaliśmy bilety dzień wcześniej, ale jeśli kupicie je z wyprzedzeniem, to możecie je znaleźć nawet za 10 zł. Plusem dojazdu autobusem i pociągiem jest to, że przyjeżdżacie do samego centrum. To jest miejsce, które zobaczycie pewnie jako pierwsze, jeżeli przyjedziecie tu pociągiem. I to jest Central Market. No i znane jest z tego, że tutaj, tak jak widać, sprzedają bardzo dużo wyrobów skórzanych. Ja kupiłam torebkę. Tak, warto powiedzieć, żeby uważać, bo łatwo tutaj coś kupić. Czy to jest włoska torebka? No włoska torebka, bo włoska torebka 25 euro. 25 euro za prawdziwą włoską skórę. No i to jest jedno z pierwszych miejsc, jakie odwiedziliśmy we Florencji. No i tutaj dostajecie praktycznie wszystko, co jest ze skóry. Butów nie widzieliśmy, ale tak jak widać, kurtki, plecaki, torebki, portfele, paski. Wszystkie tego typu rzeczy tutaj dostaniecie bez problemu. Są też tam sklepy w lokalach. No ale większość jest tutaj po prostu... Naprawdę dobrze zastanawiałam się, czy jest to rzeczywiście prawdziwa skóra, ale jest, bo... Tak, to i co widać. Się tutaj zmieści? No, zmieści się rzecz najważniejsza, czyli telefon. Telefon się tutaj zmieści i coś takiego, 20 euro, można się targować. Jak ktoś potrafi, to jak najbardziej. Po obejrzeniu stoisk ze skórzanymi wyrobami wchodzimy do Mercato Centrale. Jest to najbardziej znany targ spożywczy we Florencji. Budynek powstał w XIX wieku, a zaprojektował go Giuseppe Mengoni. Ten sam architekt, który jest odpowiedzialny za projekt słynnej galerii Vittorio Emanuele w Mediolanie. Targ podzielony jest na dwie części. Na parterze znajdują się stoiska spożywcze, gdzie zaopatrzymy się w podstawowe produkty – świeże owoce, warzywa czy mięso. Oprócz tego znajdziecie tutaj stragany z lokalnymi wyrobami. Pijemy tu m.in. lokalne sery i wędliny, różnego rodzaju kremy, słodycze i wina. Na pierwszym piętrze jest food hall. Można przebierać w punktach gastronomicznych, oferujących nie tylko lokalną kuchnię. Kupicie tu mniejsze przekąski, takie jak panini, arancini czy tapas oraz dania główne. My decydujemy się na stoisko z ciastkami i cannolo z pistacją. Co prawda jesteśmy we Florencji, ale jemy cannoli sycylijskie, bo why not? Z ricottą i pistacją. Jak skupuje cannoli? 10 na 10. 10 na 10. Jak z pistacją, to musi być 10 na 10. Co ciekawe, znajduje się tutaj również szkoła kucharska. Po kilku minutach spaceru trafiamy na plac katedralny Piazza del Duomo. Budowa katedry rozpoczęła się pod koniec XIII wieku w miejscu dawnego kościoła świętego Reparaty i była projektowana jako największy kościół katolicki na świecie, co miało podkreślić rosnące znaczenie Florencji w owych czasach. Konstrukcję świątyni ukończono po ponad 100 latach, kiedy to Filippo Brunelleschi wpadł na pomysł, jak zbudować ogromną kopułę katedry. Jego rozwiązanie pozwoliło zbudować największą na świecie murowaną kopułę. Do jej budowy zużyto ponad 4 miliony cegieł. Uważa się, że było to jedno z największych osiągnięć architektury renesansu. Całkowite ukończenie budowy katedry nastąpiło dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy zakończono prace wykończeniowe neogotyckiej fasady budynku. Do budowy elewacji użyto marmurowych kamieni w trzech kolorach i ułożono je w geometryczne wzory. To właśnie one sprawiają, że katedra jest jedyna w swoim rodzaju. Wejście do kościoła jest darmowe, ale trzeba przygotować się na stanie w kolejce do wejścia. Oprócz tego można też za kilkanaście euro kupić łączony bilet do zwiedzania kopuły z punktem widokowym, dzwonnicy czy baptysterium. Musimy przyznać, że na żywo katedra robi niesamowite wrażenie i warto poświęcić trochę czasu, żeby obejrzeć ją z bliska.
Idąc spacerem od placu Duomo kilka ulic dalej, ustawiamy się w kolejce do najbardziej znanej paninerii we Florencji. All'Antico Vinaio jest na tyle popularne, że posiada 3 sąsiadujące ze sobą lokale, a pracownicy lokalu dbają o to, by ludzie w kolejce nie blokowali ruchu całej ulicy. W menu znajdziecie prawie 30 rodzajów kanapek z różnymi kombinacjami włoskich wędlin, serów i sosów. Są też pozycje wegetariańskie i można zamówić panini z zestawem własnych składników. Kanapki kosztują od 7 do 11 euro. Mimo długiej kolejki czekaliśmy na nasze kanapki około 15 minut. Co obcinasz? Wyczekana byłam. To jest mortadella, crema di pistacchio, stracciatella i jeszcze jakieś pistacje w środku. Kultowego miejsca All'Antico Vinaio. Kolejka była niesamowita. A ty co masz? Podobnie, mortadella. Ja mam też mortadella, też pistacje, mam gorgonzolę i suszone pomidory. No jak? Warto było stać w kolejce? Jest kupiące. Stracciatella jest świeżutka. Pesto z pistacji też, no i mortadella przepyszna. Tylko jest, jakby ktoś się ten spodziewał, jest na zimno, wszystko robią na miejscu. 10 euro. Kolejka była duża, ale mają 4 okienka. W zasadzie pół ulicy należy do jednej restauracji, czy baru, czy kanapkarni, jak to nazwać. No i takie tutaj robią przekąski, najbardziej znane we Florencji. Także warto postać, my nie staliśmy jakoś nawet bardzo długo. Ta kolejka, którą widzieliście na wideo, no to myślę, że w 15 minut przeszliśmy. Piazza della Signoria to drugi po Piazza del Duomo najważniejszy plac w mieście, który był kiedyś centralnym punktem życia społecznego i politycznego Florencji. Zabytkowy plac zbudowano w XIV wieku na miejscu zburzonych domów gibelinów. Przy placu stoi Palazzo Vecchio, czyli Stary Pałac. Budynek był na początku siedzibą członków cechów rzemieślniczych, dopiero z czasem zaczęły w nim urzędować władze miejskie. Dzisiaj pałac pełni funkcję muzeum i urzęduje w nim burmistrz Florencji. Bilet wstępu do budynku kosztuje 12,5 euro. Przed wejściem do pałacu stoi kopia rzeźby Dawida. Oryginalna, autorstwa Michała Anioła, została w XIX wieku przeniesiona do muzeum Galleria dell'Accademia. Obok stoi jeszcze rzeźba przedstawiająca postać Herkulesa. Oprócz tego obok pałacu zobaczymy jeszcze fontannę Neptuna i posąg księcia Toskanii Kosmy I. Wydzielona przestrzeń po prawej stronie Palazzo Vecchio, zbudowana pierwotnie jako miejsce spotkań, pełni dzisiaj rolę otwartej galerii. Ustawiono w niej grupę ekspresyjnych rzeźb przedstawiających między innymi postacie z mitologii greckiej. Jeśli podobnie do nas nie będziecie mieć czasu na zwiedzanie wnętrz wspaniałych muzeów Florencji, koniecznie zajrzyjcie na Piazza della Signoria, żeby zobaczyć chociaż namiastkę dzieł sztuki, które zgromadzono w mieście. Ponte Vecchio, dosłownie Stary Most. Jest najstarszym mostem we Florencji i najstarszym kamiennym mostem w Europie. Most ze swoimi charakterystycznymi, kolorowymi domkami jest jednym z najczęściej fotografowanych obiektów na świecie. Początkowo w budynkach sprzedawano mięsa i ryby, jednak w XVI wieku decyzją księcia z rodziny Medyceuszy zamieniono je w warsztaty złotników i jubilerów, które funkcjonują na moście do dzisiaj. Stąd jego druga popularna nazwa – Most Złotników. Z mostu możecie podziwiać widoki na rzekę Arno. Na koniec zwiedzania polecamy jeszcze jedno obowiązkowe miejsce. Punkt widokowy – Plac Michała Anioła. Jest to najlepsze darmowe miejsce na podziwianie panoramy miasta. Co prawda dojście na górę może być dość męczące, zwłaszcza po całym dniu chodzenia, ale zdecydowanie warto tu przyjść wieczorem na zachód słońca. Rozpościerają się stąd niesamowite widoki. Kończymy zwiedzanie Florencji. Idziemy na dworzec i wracamy do Bolonii. Ale po drodze mijamy jeszcze raz katedrę, która po zmroku prezentuje się równie pięknie. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj lajka, suba i wpadaj na nasz Instagram. Grazie, alla prossima!